Ruszył przetarg na tramwaj do Wilanowa. W niedzielę będzie dzień otwarty na stacji Bemowo. W Warszawie zaczynają się pojawiać przystanki z e-papierem, a także Tomasz Knapik, głos warszawskiego transportu, odszedł. Oraz jak Warszawa sobie poradzi z brakiem zajezdni Nopur, ponieważ jest ona aktualnie za droga. O tym i nie tylko w dzisiejszym wydaniu Mniejsza z tym. W sobotę, 11 września. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na pierwsze wydanie z Większa z tym. Tak na serio, ale po prostu nie wiedziałem, co tutaj właściwie dać. Jest tyle materiałów, że szkoda gadać, dlatego zaczynamy dzisiejsze Mniejsze z tym w formacie Większa z tym. A mianowicie, windy. No już było blisko, jakbyśmy nie mieli żadnej awarii wind. Na szczęście metro warszawskie się opanowało i mamy chociaż jedną awarię. Chwilę przed odcinkiem się pojawiła. A mianowicie Stadion Narodowy jest z niedziałającą windą, awaria i przebudowa, a konkretnie modernizacja na Racławickiej jest aktualnie również robiona. Dzień otwarty na stacji C04 Bemowo. Już w tą niedzielę będziecie mogli przyjść i zwiedzić ją w godzinach 11.15, jeśli dobrze pamiętam, 11.15 dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Ja tam też również będę. Osoby, które się pojawią przed 11 pewnie mnie mogą spotkać gdzieś tam w kolejce, bo będę wcześniej, bo tak mi autobus podjeżdża jakoś. Także będę tam dosyć wcześnie. Będzie się ze mną można spotkać, pogadać w deszczu, bo ma lać tego dnia. I z tego też się pojawi odcinek. Aby wejść na plac budowy, trzeba mieć twarde obuwie, długie spodnie i eciopecie. No i wiadomo, jak wyglądać. No i mieć podpisaną taką deklarację, którą macie na załącznym obrazku. Tutaj ja ją trzymam. Ale możecie też ją wydrukować. Link do tego będziecie mieli też w opisie. No i dochodzimy do najbardziej ciekawych tematów, czyli tramwaje warszawskie. No i z nimi to nie będziemy się dzisiaj... Będziemy z nimi naprawdę długo, a mianowicie tramwaj do Wilanowa. Chwilę przed odcinkiem pojawiła się ta informacja i zaczynałem jego budowę. Chwilę, to jest jakieś 6 godzin temu. A chwilę później dowiedziałem się, jakie będą opcje fazowania. Bo jeśli nie wiecie, tramwaj do Wilanowa ma dojechać do obwodnicy południowej Warszawy. Takie są założenia. Z jedną pętlą pełną tramwajową na stegnach, z odgałęzieniem na Gagarinach, które w przyszłości będzie wydłużone na Siekierki i jeszcze z jednym odnogą tam już na samym końcu przy miasteczku Wilanów. No i wszystko byłoby dobrze i w ogóle tam parę elementów fazowania już było wcześniej, ale nie. Tramwaje warszawskie chcą jak najszybciej to wybudować, ponieważ wszystko drożeje jak nie wiadomo co. Ale ja się w sumie nie dziwię. Natomiast elementy fazowania są trochę problematyczne. Ponieważ element faktyczny, który powstanie, to jest trochę za kawałek za pętlę tramwajową stegny, ale bez pętli stegny. Jeżeli będzie opcja fazowania, czyli będzie tak drogo, że tramwaje warszawskie podzielą sobie tą budowę na parę części, to teraz Wam pokażę, jak będzie wyglądać ten odcinek z fazowaniem. Odcinek na Gagarina powstaje mimo wszystko, ponieważ on jest zbudowany z MPWiK. Także to jest odcinek, który powstaje tak czy siak. Planowany odcinek jest od ulicy Puławskiej. Nie wiemy, czy z węzłem na Puławskiej, jeszcze tego nie wyczytałem, ale miejmy nadzieję, że tam będzie ten pełen węzeł odjechany i tak dalej. Od Puławskiej dalej, naszą tutaj ulicą Belwederską, Jana Sobieskiego i później się kończyć będzie pierwszy odcinek, jeżeli będzie fazowanie. W miejscu, gdzie byłaby w przyszłości odnoga do naszej pętli na stegny. Ale jednak nie. Tramwaje tam nie przewidują na razie węzła faktycznego z rozjazdami i tak dalej, bo jest tam planowany tylko i wyłącznie dojazd do ulicy Pluskawieckiej i w tym rejonie, tutaj jak widzicie teraz myszką, będzie się kończyć ten odcinek pętli. No, wiecie co to oznacza? To oznacza tylko jedno. Tramwaj do Wilanowa skończy się na Mokotowie. Oj tak, niestety taka jest przyszłość, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie i tramwaje nie będą fazować na aż tyle części, bo są trzy opcje fazowania. To jest pierwszy odcinek i podstawowy, który zostanie tak czy siak wbudowany do tego miejsca. To jest i tak, bym wam powiedział, bardzo długi odcinek przez nasz Mokotów dolny. I miejmy nadzieję, że powstanie to dosyć szybko, bo tu tej komunikacji potrzeba. A nawet wtedy już z Wilanowa przesiadka tutaj do tramwaju będzie perfekto. Co prawda tam będzie pętla tylko dla tramwajów dwukabinowych, ale Hyundaiów też takich trochę będziemy mieli, więc nie będzie źle. Nie tylko Jazzy Duo, to nie? I Swingi Duo.
czy jazzy, one zwykle wszystkie są duo. Dalej. Kolejny odcinek to jest przedłużenie do miasteczka Wilanów, czyli już taki dosyć sensowny. Tam za kawałek za naszą Aleją Wilanowską byłaby kolejna taka pętla na środku. I trzecia część, to był pierwszy odcinek faktycznie już z naszego fazowania. Druga część, która by powstała w tym etapie kolejnym, pewnie kolejnych 3 lat niestety, to jest odcinek rzędu Winnica Hello. Mam na myśli, że to nie jest jakiś strasznie długi. To jest przejazd przez nasze miasteczko Wilanów w całości do mniej więcej rejonów naszej południowej obwodnicy Warszawy. Tam też nie jest planowana już faktyczna ostateczna pętla, bo na Adama Broneckiego nie jest planowany rozjazd już w tym rejonie. No przynajmniej na ten moment. I gdzieś tutaj za naszą świątynią Opatrzności Bożej, czyli Sokowidówką, będzie planowana pętla taka sama jak na poprzednich odcinkach, czyli tylko tramwaje dwukabinowe. Natomiast jeszcze jedna informacja. Żeby nie było, jest trzeci element. I to jest budowa pętli tramwajowej i autobusowej na Stegnach. Jest już tam autobusowa, ale tam by powstała wtedy zintegrowana autobusowa tramwajowa. Czy powstanie to kiedyś? W sensie, na pewno powstanie. Pytanie tylko kiedy. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego fazowania, o którym wam właśnie powiedziałem. Ale dobrze, był to taki teraz już dosyć duża stawka tramwajowa. Mam nadzieję, że was to trochę zainteresowało, bo mnie bardzo interesowało te wprowadzenie tutaj z tramwajami, jak to będzie wyglądać. I sprawdźmy ponownie w sondażu, czy według was jest on potrzebny. Sondaż już jest ponad tygodnia temu, w poprzednim odcinku się pojawił. Ma on 550 głosów i zdecydowana większość z was, bo z tego co widzę to aż 79% stwierdziło, iż tramwaj do Wilanowa jest potrzebny. 11% stwierdziło, iż nie wie i 11% iż nie. Dalej, kolejny element to jest pytanie już z tego tygodnia, czy według was w Warszawie jest zbyt mało budowanych tras tramwajowych. Od razu mówię, ten sondaż się pojawił jeszcze przed momentem ogłoszenia przetargu na tramwaj do Wilanowa. No i tu mamy 417 głosów, z czego 80% z was stwierdziło, iż faktycznie jest za mało inwestycji tramwajowych prowadzonych w Warszawie, 11% iż jest nie, czyli jest dobrze, i 9% stwierdziło, iż nie wie. Kolejna informacja z tramwajów warszawskich to są aeroskłady. Aeroskłady, tak, to jest dosyć ciekawe. Pierwsze to coś takiego w Polsce, ale o konkretach zobaczycie z mojej relacji prosto z miejsca wydarzeń. Łączymy się. Mamy tutaj przed nami nasz standardowy rozkład jazdy. Taki zwykły, możemy sobie poszukać, zerknąć na zegarek i sprawdzić, o której będzie. Ale mamy też e-rozkład, który tutaj jest. O ile górna część jest właściwie taka sama, którą znamy. Mamy datę, godzinę, wszystko tutaj się pokazuje, tak jak to jest w znanym SIP-ie, takich słupkach stojących. I nad nim nie mamy kontroli, no po prostu nam pokazuje to, co jest faktycznie naprawdę. To mamy rozkład jazdy, przy którym możemy sobie pokręcić. Jedna drobna uwaga, która mi się tutaj najmniej podoba, to jest to, iż mamy literki P czy inne kwadraciki, nie możemy sprawdzić dokładnie, co to jest. Ale działa nam wyświetlacz, jak widzicie. A nie, jednak jest. To mamy symbole, bo to jednak jest dobre. Możemy sobie zmienić na taryfę. Możemy zobaczyć w całości nasze wszystkie ulgi. To jest całkiem nieźle widoczne. Nawet możemy sobie zejść na dół chyba. Ale to tylko przy niektórych opcjach działa, jeżeli faktycznie coś jest na dół. No i kontakt. Kontakt, którą nie będę pokazywać. W sensie możecie tutaj swoją opinię przesłać do nich na e-papier@tw.waw.pl. Ale wróćmy do składów, bo tutaj jeszcze jest parę ciekawostek. Po pierwsze mamy tutaj cały rozkład, pokazuje nam aktualny kurs. No i możemy sobie zmienić linię na przykład. Przejdziemy w tym razem do linii 22. To ładnie wygląda i na przykład jeszcze zmienić na dzień, bo od razu się ustawia nam na taki dzień, który jest aktualny, ale możemy to zmienić na przykład na sobotę, święto, czy na zwykły dzień powszedni, który jest aktualny, z aktualnym odjazdem i zobaczmy sobie trasę. Wtedy przechodzimy sobie w tryb trasa i nam pokazuje aktualną trasę. To jest dosyć ciekawie zrobione. Pokazuje nam dwie części trasy. Najpierw od początku, czyli takie mamy normalnie na rozkładzie, odkąd jedzie już wyjechał, a dalej faktyczny nasz to jest to miejsce. I proszę bardzo, 29 minut do wydarzenia. I takie cudo zostało zamontowane na dwóch przystankach przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Już niedługo będzie i więcej. Wracamy do studia.
No i dokładnie, takie nowości, wy mniejsza z tym, teraz będę wrzucać, jak już jestem na mieście i mamy coś takiego, to mogę wam pokazać. Naprawdę bardzo mi się spodobały te składy, ale zresztą widzieliście mniej więcej, jak to wygląda. Coraz to więcej ich się będzie pojawiać, na razie początkowo się pojawiają na paru przystankach tylko w centrum Warszawy. To jest to miejsce pierwsze, metra Marymont, Nowowiejska, Aleja Niepodległości i na placu Zawiszy. To są miejsca, gdzie będą się pojawiać w najbliższym czasie i oczywiście jest już na Muzeum Powstania Warszawskiego w obydwu kierunkach, te tutaj SIP-y takie i e-papiery. Bardzo mi się podobają, miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej i sprawdźmy, czy wam się też podobają i czy według was powinno być ich więcej. Według naszego sondaża, a konkretnie sondaży, który wpuściłem jakiś czas temu, na 224 głosy stwierdziliście, iż tak, powinno być ich więcej, bo 81% z was żeby tak stwierdziło. 10% iż nie powinno być więcej i 8 iż nie wie. Dobrze, lecimy z ZTM-em i kolejna trochę relacji, a mianowicie Tomasz Knapik towarzyszył nam od lat w warszawskim transporcie publicznym, bo to jego zapowiedzi słyszeliśmy przy wszelkiego rodzaju komunikatach takich jak te. Przystanek Reduta Wolska. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust w pojazdach transportu publicznego oraz zachowywaniu bezpiecznego odstępu od innych osób. Następny przystanek Winnica. Przystanek Winnica. I cały czas nam będzie on towarzyszyć. Ponieważ ostatni przystanek, który został z nim nagrany, to jest przystanek o nazwie Wrzosowa. I on był nagrywany w tym roku, z tego co tutaj widzę. 31 przystanków było nagrywanych w tym roku. Także jeszcze trochę go posłuchamy. Nie wiemy jeszcze oficjalnie, co ZTM zrobi z nowymi nazwami przystanków, bo takie się co chwilę pojawiają, coraz jest więcej nowych przystanków. Ale na zawsze z nami pozostanie jego głos. I oczywiście nie tylko z warszawskiego transportu publicznego, ale i z wszelkich jego ról, które odgrywał w telewizji jako lektor, no i nie tylko. Także co tu dużo nie mogę mówić, do zobaczenia, panie Tomaszu, na następnym przystanku. Zrobiło się trochę sentymentalnie, ale lecimy dalej, bo to niestety nie jest jedyna informacja, która jest jeszcze przed nami. Chcielibyśmy to, nie? Taki krótki odcinek ładowarki na Wilanowie. Znowu Wilanów, co nie? Tam wejdzie Wilanowa, ładowarki w Wilanowie. Już są postawione, macie zdjęcie, jak to wygląda. Będzie on obsługiwać autobusy linii 116, 180 i E2. Moc takiej ładowarki to jest 400 kW. A cała stacja będzie prawie 2,5 MW prądu. No dobra. Do końca roku powinny ruszyć też punkty ładowania na kręcach młynów, bo pętla młynu, bo wtedy będzie już funkcjonować, ale o tym dowiecie się więcej w odcinku z cyklu ten w tym tygodniu. No i informacje o WTP, czyli w skrócie, jakie linie będą miały objazdy w najbliższym czasie. Po pierwsze, Trakt Królewski nie będzie już deptakiem od najbliższego weekendu, także miejcie się na baczności, że sobie wychodzicie na środek ulicy, tam z drogi autobus jedzie. Także uważajcie na to i miejmy nadzieję, że doczekamy się kolejnej wiosny i lata. Ale spokojnie, jakoś na święta też tam włączają, że nie jeżdżą autobusy. Jakie są zmiany? Są zmiany na Wybrzeżu Szczecińskim, czyli mamy linie 162 i N14 oraz N64. Ponadto weekendowe zmiany na Połczyńskiej dla linii 105, 197, 713 oraz 743 i N42. Dodatkowo będzie bieg na Moście Północnym. I tutaj są zmiany dla linii 133, 152, 211, 514 i 518. Dla części z linii to będą zwykłe utrudnienia, a dla części będą faktycznie prowadzone objazdy. Dobra, lecimy dalej. Czyli ZDM cały czas jest z nami. Byłem na tej konferencji prasowej, w której nasz wspaniały prezydent wbił łopatę symbolicznie i zakopał pierwsze drzewko. W sensie tym, że zakopał, to już bez przesady, no ale tak czy siak. Faktycznie tam trochę podsypał. Macie tutaj teraz zdjęcie, pewnie widzicie. No i tak, 118 dużych drzew do końca roku będzie posadzone w tym rejonie. Nowe centrum Warszawy, wow. Tak dalej, na parę lat przed przebudową linii średnicowej. No i miejmy nadzieję, że te drzewka umilą nam widoczki. Więcej o tym będzie się w kolejnych odcinkach z warszawskich inwestycji, jak wrócimy ponownie do ronda Dmowskiego. Ale to nie wszystko, bo ZDM, wiecie co się stało. Był koniec miesiąca.
A co to oznacza? Nielegalne reklamy wracają. ZD, jak zawsze, jest niezastąpiony. Tym razem wysłuchał chyba moich ktoś, który mówię zawsze przy nielegalnych reklamach, aby więcej nam zdjęć załączył bezpośrednio na stronie. No i tak, standardowo zostało przeprowadzone 1072 kontrole, z czego zostało usuniętych 52 nielegalnych nośników reklamowych. Nie będę mówić, ile wszczęto postępowań, bo wszystko wiecie, natomiast ważne są zdjęcia. Tutaj macie zdjęcie, jak to wyglądało. Trzeba zobaczyć, jaki nielegalny słupek sobie ktoś postawił, bo to nowy. Chciałby zrobić, co nie? Nie z nami, z ZDM szybko zaradzi. I drugi, tutaj kolejne zdjęcie mamy. To mi się bardzo podoba, po prostu to jest perfekto. Zobaczcie, jaki wielki słup sobie można postawić. I bez pozwolenia. Jakby naprawdę byłem pod wrażeniem, że taki wielkie coś można postawić. Już pomijając to, jaka tam jest reklama, jakby to z automatu powinno być usunięte. To już jest moje słowo. No ale no widzimy. Widzimy dobrze, że zostało to usunięte. Swoją ciekawostką jest to, że ten samochód chyba jest już wrośnięty w ten parking, bo się nie zmienił. No i jeszcze jedno miejsce. To jest nasza ściana jakiegoś budynku, w którym widzimy ewidentnie, iż było multum wielkich reklam i jakieś tutaj graffiti. A ZDM co zrobił? No usunął reklamę, ale to jest mniejsza z tym. Ważne jest to, że zmienił graffiti na swoje. Jakby tu było graffiti z takim napisem ZDM, to byłbym zachwycony, Romanie, to byłoby na miniaturkę. Niestety tak nie jest, więc ZDM musicie się uplasować w po prostu kolejnej części odcinka. Liczymy na was, ZDM, z jakimś ładnym graffiti w kolejnym mniejsza z tym. Za miesiąc, bo co miesiąc się pojawiają nielegalne reklamy. No i jeszcze informacja o nowym abonamencie, czyli są teraz dwie opcje. Abonament rejonowy, czyli taki aktualny jak jest teraz, że wybieramy sobie 8 parkomatów i możemy obok nich parkować. Tutaj przy takiej opcji płacimy, z tego co pamiętam, aktualnie, czekajcie, gdzie to było, 30 zł polskiego golda na rok. Natomiast w nowej opcji, którą Trzaskowski zaproponował, to jest abonament obszarowy, że możecie parkować na przykład na terenie całego osiedla Winnica i tak dalej. Znaczy na Winnicy nie ma płatnego parkowania, ale na przykład na terenie jakiegoś tam całego osiedla, na przykład dookoła całego Pekinu czy coś, to wtedy płacicie skromne 600 zł rocznie. W teorii dla niektórych to nie będzie dużo, dla większości to będzie dużo, bo przeskok z 30 do 600 dla mieszkańca, gdzie to powinno być raczej w cenie, to jest naprawdę duży skok. Ale lecimy dalej, czyli mamy fotoradę na moście Poniatowskiego, zaczynają już pracę. Część z nich jest już uzbrojona i w środku w całości wyposażona i powoli zaczynają już wstrzykać zdjęcia. Ale i tak bez działania jest już lepiej. To mam na myśli to, iż i tak kierowcy jeżdżą wolniej. A jak jeszcze zaczną wstrzykać zdjęcia, to się w ogóle usystematyzuje. Jednakże ZDM zaznacza, iż fotoradary to jest część tymczasowa i w przyszłości jest planowany całkowity i gruntowny przebudowa tego mostu, z czym się zgadzam, faktycznie jest planowane, również z wymianą i naprawą całego torowiska tramwajowego, po którym wiemy, z jaką prędkością szaloną jeżdżą tramwajem. Także czekamy też na to niezmiennie, ale to się pojawi za jakieś około 20 lat po przebudowie linii średnicowej lub w trakcie jej budowy, czyli no jeszcze trochę poczekamy. Jeszcze jedna rzecz, skrzyżowanie znowu Wilanowska, Aleja Wilanowska i Sarmackiej. Przebudowa, powstał nowy wjazd, o nim tam raz mówiłem w odcinku, faktycznie do niego podjechałem. Tutaj całkowicie nowy wiadukcik musiał powstać nad kanałkiem, ścieżki rowerowe, inne bajery, rowery i tak dalej. W skrócie, ważne jest to, że to powstało, jak widzicie na Załączam Obowiązku, tutaj możecie zobaczyć. Są dobre przejazdy rowerowe w tym rejonie, co jest ważne, i tutaj nasz ciąg pieszo rowerowy został utrzymany, jak było wcześniej. Więc ogólnie całkiem zacna inwestycja i dobrze, bo w tym rejonie brakowało tego wjazdu, a miasteczko Wilanów powinno mieć jak najwięcej wjazdów i wyjazdów, żeby się nie korkowało, jak zawsze. Wiemy, o czym mówimy. Jak dalej? Info ulice. Mamy kolejne etapy. Most Świętokrzyski już rozpoczął swoje przebudowy. Tam tutaj będą lekkie utrudnienia w teorii po jednym pasie, ale tutaj coś jest pokręcone ze ścieżkami rowerowymi. W teorii jest napisane, że są zamknięte, w praktyce wątpię. Co nie zmienia faktu, iż będą tam różne jakieś objazdy, przejazdy i tak dalej. Ważne jest to, najważniejsze w sumie, że będzie to trwać do 30 października. Kolejna rzecz to jest remont ulicy Połczyńskiej, konkretnie jedna jezdni w aktualny weekend. Tu macie objazdy. Następną zmianą są Wybrzeże Helskie. Tutaj też są objazdy, o tym mówiłem, że tam są zmiany komunikacyjne i to też będzie się dziać w aktualny weekend. Pewnie jakieś przełączanie jezdni czy coś, jakieś tam drobne zmiany. No i bieg naszego mostu
Północnego i ogólnie po Białęce, będzie trochę po zamykanych ulic. Zamknięcie Mostu Północnego jest chyba najmocniejsze, będzie to odbywało się w godzinach 11:23, 12:15 i to się odbywa w niedzielę, czyli dnia otwarcia metra na Bemowie. No i to byłoby na tyle, a nie, jeszcze coś jest. Zgromadzenia i przemarsze w Śródmieściu, no po prostu wiecie, że tego jest multum. A jeszcze mamy parę ciekawostek. Po pierwsze, fabryka Nordlin. Już tam się pojawia coraz więcej kultury. Rusza kino Gram. I od dzisiaj, w sensie dla mnie dzisiaj to jest 10, czyli dla was od wczoraj, faktycznie rozpoczął swój repertuar i można tam zwiedzać i oglądać. Jestem ciekawy, chętnie tam wpadnę. Ogólnie całkiem komicznie i dziwnie wygląda fabryka Nordlin po przebudowie. W sensie nie jak fabryka Nordlin, tylko jakaś galeria handlowa odjechana. Inaczej, to wygląda jak koszyki. Czyli wiecie jak pięknie. I miejmy nadzieję, że może nawet tam wpadniemy z Sykutem za konstelacją. Kto wie. Szykuje się też odcinek, może niedługo, jak nam się uda, z Warsą. Postaramy się. Ale przejdźmy sobie do jeszcze jednej informacji, czyli najwyżej położony ogród w Warszawie nabiera już kształtów. Właśnie o Warsę mówiłem. I tam faktycznie tego zielonego jest dość dużo. Co prawda na koniec jeszcze odcinka powiem o pewnej wieży, która właśnie miała w tym dniu dzisiejszym swój upadek. Ale to nie zmienia faktów, iż faktycznie dobrze, że na Warso jest zielono. I Warso jest jedną wieżą, więc tutaj może być trochę lepiej. No i ogólnie Polska, nie USA. Dobra, i wracając do tematów warszawskich, na koniec zajezdnia Annopol. Jest plan B dla zajezdni Annopol. Tutaj nie mogę znaleźć tego wprost słowa, ale gdzieś tam tramwaje warszawskie napisały, iż nie będą umierać zatrwętle na Annopolu. Chodzi o to, iż nie będą wydawać wszystkich pieniędzy na zajezdnię Annopol. Co się z nimi zgadza? Chociaż tramwaj do Wilanowa ma powstać za ponad pół miliarda polskiego golda, a zajezdnia Annopol by kosztowała mniej więcej podobnie, nie no trochę więcej, dobra. Dużo więcej, co nie zmienia faktu, że w teorii jakby chcieli to by wyszło. Nieważne. Ważne jest to, iż nie powstanie. Ale przynajmniej w obecnym kształcie są za drogie oferty, więc tramwaje nie są w stanie tego na to wyjść. A żeby tramwaje jakoś pomieścić, będą nocować na części pętli tramwajowych, a na części zajezdni i pętli tramwajowych powstaną specjalne nowe torowiska, tylko po to, żeby tam tramwaje mogły noclegować. Czyli niestety dojdziemy do takiej sytuacji, iż w stolicy tramwaje będą nocować na pętlach. Trochę szkoda, nadal jak nie ma innej opcji, to cóż. Dobrze, na koniec powiem oczywiście swoją standardową kwestię, czyli jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Zapraszam też do wspierania, to są aktualne nowe osoby wspierające. Witam nową osobę, która się pojawiła. Już niedługo te napisy końcowe będę lepiej wyświetlać niż takie teraz, bo się już was więcej pojawia. No i na koniec chciałbym uczcić chwilą ciszy w odcinku śmierć i ofiary wszystkich osób, które zginęły w ataku terrorystycznym 11 września 2001 roku w wieżach World Trade Center oraz Tomasza Knapika, który umarł w tym tygodniu. Także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!